Na Puls Dnia zaprasza Mateusz Borys. Jest poniedziałek, 13 dzień maja, to jest główne wydanie naszego programu. Zobaczmy, co przed nami. Wybuch w szkole aspirantów. A w wyniku którego 9 kadetów, uczniów zostało poszkodowanych. Są to oparzenia drugiego stopnia górnych części ciała, głównie rąk, przedramienia. Mieszkańcy narzekają na odbiór śmieci. Żeby były odbierane, wspólnota musiała wynająć osobę dodatkowo płatną, która wytacza te pojemniki tutaj z tego miejsca. Odpady będą odbierane tak, jak jest wskazane to w opisie przenosu zamówienia. 8 młodych strażaków poparzonych w wyniku wybuchu, do którego doszło w szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Do zdarzenia doszło podczas zajęć. Poszkodowani mają m.in. poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Damian Wełna. Za moimi plecami widzą teraz Państwo szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Czechosłowackiej w Poznaniu. To tutaj około południa doszło do eksplozji w jednej z sal zajęciowych. To pierwsza taka sytuacja w ponad 70-letniej historii tej szkoły. Brygadier Rafał Wypych, rzecznik prasowy szkoły aspirantów, powiedział nam, że do wybuchu doszło podczas zajęć fizykochemii spalania środków gaśniczych. W obrębie urządzenia do wyznaczenia temperatury zapłonu cieczy doszło do zdarzenia w wyniku którego 9 kadetów, uczniów zostało poszkodowanych. W pomieszczeniu było wtedy 20 uczniów i 2 wykładowców. Podczas wybuchu na szczęście nie doszło do pożaru. Poszkodowani wyszli z sali o własnych siłach. Mimo tego na miejsce zadysponowano zespoły ratownictwa medycznego. Po zaopatrzeniu tych kadetów 8 z 9 poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitali na terenie miasta i powiatu poznańskiego. 3 z 8 kadetów trafiło do wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia przy ulicy Szwajcarskiej. Poszkodowani mają m.in. poparzenia rąk pierwszego i drugiego stopnia. Jeden z poszkodowanych będzie hospitalizowany. Nie wiemy jeszcze jak długo, to wszystko pokaże czas i tak naprawdę reakcja na specjalistyczne opatrunki, które będą u niego stosowane przez najbliższe dni. Na razie nie wiadomo, co było powodem wybuchu. Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu na Wildzie, zespół dochodzeniowo-śledczy, tak żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zabezpieczyć ślady. Będą oczywiście przesłuchane osoby, które brały udział tego dnia w tych zajęciach. Był powiadomiony prokurator. Teraz śledczy będą wyjaśniali przebieg i przyczyny tego zdarzenia. Damian Wełna, Puls Dnia. Lokatorzy niektórych wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu mają podgórkę z wywozem odpadów. Od lat składują śmieci w halach garażowych, do których, jak się teraz okazuje, trudno jest się dostać firmom wywożącym odpady. Te po swojej stronie mają miasto, które powołuje się na obowiązujące przepisy. Z kolei zarządcy nieruchomości przekonują, że nie mają środków, a często nawet możliwości na dostosowanie się do prawa i idą do wojewody w tej sprawie. Problem dotyczy m.in. wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Szyperskiej 13. Jak mówią tamtejsi mieszkańcy, firma Remondis, która jest wynajęta przez miasto do wywozu odpadów w tym miejscu, kilka miesięcy temu przestała to robić. A to dlatego, że podjazd do hali garażowej ma zbyt duży stopień pochylenia. Wtedy zaproponowali, że ewentualnie mogliby tymczasowo odbierać śmieci, wywozić je z poziomu minus 1 na poziom 0 za pomocą naszych wind osobowych, z których normalnie korzystają mieszkańcy. Wszystko dlatego, że zgodnie z przepisami MGO, czyli miejsca gospodarowania odpadów, nie powinny znajdować się poniżej drogi dojazdowej dla śmieciarek. Jednak zdaniem wspólnoty w ich sytuacji przepisy są przestrzegane. Do MGO musi być swobodny dostęp dla pojazdów bądź, to jest kluczowe, bądź pracowników firmy odbierającej. Więc my uważamy, że jeśli firma odbierająca odpady ma za duże samochody, no to pracownicy jak najbardziej mają swobodny dostęp. Z takim punktem widzenia nie zgadzają się urzędnicy. Regulamin mówi, że dostęp należy zapewnić dla pracownika dopiero wtedy, gdy nieruchomość zapewnia możliwość swobodnego przeprowadzenia odbioru. A tu takiej swobodnej możliwości nie ma. W odpowiedzi na zgłoszenie informujemy, że firma odbierająca odpady podjęła próbę odbioru, odnotowując brak wystawionego pojemnika.
Podobny problem ma wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Bielniki 5. Tam także stopień pochyłości zjazdu do garażu wynosi powyżej 8%, o jakich mowa w przepisach. Dlatego wspólnota znalazła doraźne rozwiązanie. Żeby były odbierane, wspólnota musiała wynająć osobę dodatkowo płatną, która wytacza te pojemniki tutaj z tego miejsca, przez halę garażową, przez podjazd na górę i dopiero wtedy są one odbierane. A to generuje dodatkowe koszty. Dla wspólnoty niezrozumiała jest chronologia działań miasta oraz firmy wywozowej. Przepis, na który się powołuje miasto, wszedł w 2022 roku, a oni w 2023 przestali te odpady odbierać, powołując się na ten przepis. Jakby budynek cały czas stał tak, jak stoi. Urzędnicy jednak wyjaśniają. Ten zapis, który jest tam odnośnie usytuowania miejsca gromadzenia odpadów, on jest dużo dłużej już obecny w tym rozporządzeniu. To się nie zmieniło. Jeżeli my podajemy najnowszą podstawę prawną, no to z powodów aktualności. Mieszkańcy jednak są oburzeni, że dopiero teraz stawia się im zarzuty, a rozwiązanie problemu może być bardzo kosztowne i chcą sprawę zgłosić wojewodzie. Szykujemy skargę do wojewody na zaniedbania miasta. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Wybory do rad osiedlowych za nami. Spośród ponad 800 kandydatów poznaniacy wybrali 637 radnych. Na okręg z najwyższą frekwencją spora nagroda czekała, bo aż 1 000 000 złotych. To jednak nie wpłynęło na zainteresowanie wyborami wśród mieszkańców, które było niewielkie. Więcej szczegółów zna nasz reporter Paweł Głuszyński. Dobry wieczór, Pawle. Powiedz, jaka była ostatecznie frekwencja i gdzie powędrował 1 000 000 złotych? Dobry wieczór. Ostateczna frekwencja w Poznaniu wyniosła zaledwie 9%. Jest ona minimalnie, ale jednak niższa niż ta, która miała miejsce 5 lat temu. Jednak na tyle właśnie tej frekwencji wyróżnił się jeden okręg, Krzesiny, Pokrzywno, Goraszewo, ponieważ osiągnął on frekwencję rekordową 38%. I to właśnie tam trafił 1 000 000 złotych. Zapytany przez nas dyrektor zarządu właśnie tej rady powiedział, że fundusze zostaną przeznaczone z głową. Posłuchajmy. Największe zapotrzebowanie na naszym osiedlu to jest jednak infrastruktura drogowa. Chodniki, asfalt, oświetlenie i myślę, że Rada Osiedla pójdzie w tym kierunku. Na drugim biegunie znajduje się jednak Grunwald Północ, okręg Grunwald Północ i tam wyniosła frekwencja zaledwie 4%. Zapytałem przez nas członkowie rad osiedlowych, skąd taka niska frekwencja. Dużą winę zrzucają na reformę, a może jak mówią deformę ordynacji wyborczej, dla której przede wszystkim zmieniono trochę sposób głosowania, gdzie można było wybrać mniej kandydatów oraz przede wszystkim wprowadzono podział na okręgi wyborcze. Zapytałem przez nas dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Nie do końca zgadza się z tą teorią, ponieważ z jednej strony owszem, mniejsza liczba ludzi, na których można było głosować, mogła mieć na to wpływ, ale nie podziela zdania, że podział na okręgi wyborcze mógł wpłynąć na frekwencję. Posłuchajmy, jak to wyjaśnia. Chociażby przykład osiedli śródmiejskich, które bardzo walczyły o to, żeby ich nie dzielić na okręgi i nie zostały podzielone na okręgi, może to potwierdzać z tego względu, że najwyższą frekwencję na Śródmieściu osiągnęło osiedle jedno jedyne, które zostało na okręgi podzielone. Zwraca się również uwagę na kumulację wyborów, że tak to powiem, ponieważ 2 tygodnie temu głosowaliśmy w wyborach, ale samorządowych. Kasper Nowicki z Fundacji Waria Poznania zauważa, że owszem, kumulacja mogła doprowadzić do przesytu wśród wyborców, ale tutaj trzeba zwrócić również uwagę na to, jak miasto poradziło sobie z kwestią tych wyborów. Posłuchajmy jego. Rada Miasta Poznania wespół z prezydentem miasta podjęli decyzję o tym, kiedy te wybory się odbędą. Także jeżeli miasto nie potrafiło wziąć na siebie wysiłku organizacyjnego zorganizowania wyborów do rad osiedli w tym samym czasie, w którym wyboru do rad miast, co było do zrobienia, no to mamy tego efekt. Warto zaznaczyć, że nie wszędzie odbyły się jednak wybory. Na Naramowicach, na Rzegrzu oraz w drugim okręgu Nowe Winogrady Południe do wyborów nie doszło ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych dołączenia do rad osiedlowych. Na koniec może jeszcze powiem taką ciekawostkę. W 2 okręgach wyborczych, Fabianowo-Kotowo oraz warszawskie Pomet-Maltańskie, doszło do remisu i o tym, kto tam zasiądzie w Radzie Osiedlowej, zadecyduje losowanie. A o wszystkim mówił Państwu Paweł Głuszyński. Pawle, bardzo dziękuję Ci za te informacje.
Od lipca czekają nas podwyżki za prąd. Mają sięgać blisko 30%. Za gaz mamy płacić o 15% więcej. Zarabiającym najmniej w opłaceniu rachunków ma pomóc bon. Czy podwyżki były nieuniknione i jakie będą ich skutki? O tym rozmawiałem z gośćmi Otwartej Anteny, którymi dzisiaj byli posłowie. Katarzyna Kierzek-Koperska, posłanka z Koalicji Obywatelskiej, i Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Te duże podwyżki, bo to jest 30% prąd i wedle tych danych, które ja posiadam, nawet 40% podwyżka cen gazu, one mogłyby zostać, nie musiałoby do nich dochodzić, gdyby podtrzymać decyzję rządu Zjednoczonej Prawicy o tym, że dopóki w tej chwili jeszcze nie ustabilizowała się w pełni ta sytuacja inflacyjna, inflacja bardzo mocno spadła, ale nie mamy jeszcze takiego tego płaskowyżu stabilności, no to tak długo obywatele mogą korzystać z niskich cen energii. I my to w tej chwili proponujemy. Jest złożony do laski marszałkowskiej projekt o zamrożeniu podwyżek cen energii, ale on nie jest procedowany. W związku z powyższym to, co będziemy w kolejnym kroku proponowali, to w zasadzie dzisiaj już się rozpoczyna, od jutra zbiórka podpisów, to Komitet Obywatelski stop podwyżkom. Panie pośle, dlaczego nie zamroziliście cen na cały rok, tylko na pół roku? Uważaliśmy, że trzeba obserwować to, jak wygląda sytuacja inflacyjna. Pamiętajmy, że oprócz tego, co pan poseł powiedział, mamy jeszcze nadmierny deficyt i my w tej chwili, za chwilę wejdziemy w taką procedurę nadmiernego deficytu ze względu na to, że niestety, ale dostaliśmy taki budżet, jak dostaliśmy, mocno obciążony. Ponadto mamy przecież bardzo dużo wyprowadzonych poza budżet funduszy, które należy dzisiaj poskładać, naprawić. Te pieniądze muszą również pracować dla obywateli. One były poza kontrolą, one są nadal poza kontrolą Sejmu i Senatu. W związku z tym, niestety, panie pośle, ale trzeba patrzeć na pieniądz publiczny odpowiedzialnie. Trwa główne wydanie Pulsu Dnia. A co jeszcze przed nami? Przegrana kolejorza z Legią po dwóch samobójach. To był najważniejszy mecz, tak personalnie, osobiście, to był najważniejszy mecz, na który czekałem. Nowy przejazd rowerowy na ogrodach. To było bolesne popołudnie dla kibiców Lecha Poznań. W prestiżowym spotkaniu przeciwko Legii Warszawa kolejorz przegrał 1-2. Tym samym stracił szansę na Mistrzostwo Polski. Taki wynik to zawód dla klubu, ale przede wszystkim dla kibiców. Piłkarze Lecha Poznań zadbali o to, aby ten poniedziałek nie był łatwy dla ich fanów. Ulegli wczoraj na własnym stadionie Legii Warszawa 1-2. Na domiar złego obie bramki dla legionistów padły po strzałach samobójczych obrońców Lecha. Wstyd był na boisku, wstyd był także na trybunach, bo właśnie oprawę z takim napisem przygotowali przed meczem fani kolejorza. Kartoniada z napisem "Wstyd" przywitała piłkarzy Lecha wychodzących na wczorajsze spotkanie przeciwko Legii Warszawa. To efekt słabej gry oraz wyników zespołu w ostatnich miesiącach. Mecz przeciwko drużynie ze stolicy był okazją do poprawy atmosfery wokół klubu. Stało się jednak inaczej. Najważniejszy mecz, jaki był dla mnie w ogóle od kiedy jestem trenerem. Mecz rozpoczął się dla Lecha fatalnie, jednak sprzyjało mu szczęście. Najpierw gol Pawła Wszołka został anulowany po analizie VAR. Kilka minut później legioniści mieli rzut karny, który obronił jednak Bartosz Mrozek. To nie pobudziło piłkarzy kolejorza, którzy chwilę później wyręczyli swoich przeciwników. Micha Blazić zdobył bowiem gola samobójczego. Dostajesz dwa ostrzegawcze sygnały, bo ten trzeci to zakończył się utratą bramki. Nie reagujesz, tylko pozwalasz Legii się napędzić to było chyba największą dominacją Legii. Początek spotkania to także zawód dla trenera. Myślałem, że po tym jak wybroniliśmy ten rzut karny, jak nie padła bramka, tak, że to będzie taki przełomowy moment. Przełomu jednak nie było. Przed końcem pierwszej połowy Lech zdobył kolejną bramkę, kolejną samobójczą. W drugiej połowie Lech zdołał strzelić bramkę kontaktową, jednak do remisu nie doprowadził. A kibice ponownie pokazali, że mają już dość tego sezonu. Ich przedstawiciele nie chcieli dziś komentować swojego zachowania podczas meczu, bo liczą teraz na reakcję zarządu klubu. Komentarzy po końcowym gwizdku sędziego nie brakowało za to w mediach społecznościowych Lecha. Co to się stało dziś?
dzisiaj to jest wstyd na całej linii. Przychodzi na stadion 40 tysięcy ludzi, bilety po 140 zł, a oni wychodzą i nie mają w sobie zero ambicji. Cały zarząd out. Frajerzy sezonu i tyle. Do kopania rowów, wszyscy, z trenerem. Krytyki nie brakowało także podczas naszego dzisiejszego programu Fan Club Studio. Wydaje mi się, że to spotkanie jest idealnym podsumowaniem Lecha Poznań, nie tylko w rundzie wiosennej, ale właśnie w całym sezonie, że przyjeżdża najsłabszy rywal od wielu lat, przyjeżdża rywal, na którym kibice się grzeją, który emocjonuje cały region, a ty sobie strzelasz dwie bramki samobójcze i mówisz, w sumie nie chcemy pucharów. Awans do europejskich pucharów nie jest jednak jeszcze wykluczony, choć Lech nie ma już wszystkiego we własnych nogach. I nawet jak wygramy dwa mecze, to nie jesteśmy pewni, więc my musimy zadbać o to, żeby wygrać dwa mecze i zrobić wszystko, żeby grać w pucharach. Przed Lechem Poznań dwa ostatnie ligowe spotkania w tym sezonie na wyjeździe z Widzewem Łódź i u siebie z Koroną Kielce. I to zapewne podczas tego ostatniego domowego spotkania dowiemy się, czy fani kolejorza ostatecznie stracili cierpliwość do swojego zespołu. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Pozostajemy jeszcze przy bułgarskiej, bo wkrótce ma to ruszyć wielkie mycie membrany nad stadionem. Koszt to prawie 800 tysięcy złotych. Prace obejmą czyszczenie zewnętrznej oraz częściowo wewnętrznej części membrany stadionu. Operację, która może potrwać nawet 2 miesiące, przeprowadzą osoby z uprawnieniami do prac na wysokościach. Wcześniej jednak trzeba będzie zabezpieczyć zbiorniki retencyjne na wodę do podlewania murawy, po to, żeby środki czystości nie dostały się do środka zbiorników. Dodatkowo w ramach tego samego budżetu naprawione zostaną otuliny betonowe słupów na trybunach 1-3, Zadanie nie obejmuje czyszczenia membrany nad trybuną czwartą. Wszystko ma być gotowe jeszcze przed wznowieniem rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Koszty w wysokości 800 tysięcy złotych pokryją z własnego budżetu poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Co wierzyli dawni Słowianie? Tego można się było dowiedzieć podczas dzisiejszego wieczoru z wierzeniami Słowian w domu tramwajarza. Gośćmi wieczoru WTK byli Dawid Zbigniew Walkowiak, przewodnik Muzeum Początków Państwa Polskiego, i Mikołaj Bartkowiak ze Związku Wyznaniowego Rodzimowierców Polskich Ród. Słowianie przede wszystkim to byli politeiści, tak jak cała reszta ludów indoeuropejskich. Wierzyli w wielu bogów po prostu, tak można by to na dzisiejszy polski przetłumaczyć. I jednym z tych głównych bogów, a zapewne niektórym znany, jest chociażby Perun. Bóg oczywiście gromowładny, który zawiadywał, że tak powiem, światem. A więcej na temat samego Związku Wyznaniowego Rodzimowierców Polskich Ród. On skupia wiele gromadstw całej Polski. Jest to związek zdecentralizowany, nie posiada władzy centralnej, że tak ujmę. Pozwala na bardzo dużą niepodległość konkretnych gromad, ponieważ sam związek składa się z chramów. Chramy oczywiście składają się z gromad. Przejazd rowerowy przy pętli ogrody jest już dostępny dla mieszkańców. Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 860 tysięcy złotych. Dzięki nowemu przejazdowi powstało połączenie infrastruktury rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Umożliwi on mieszkańcom wygodniejszy przejazd jedną z głównych tras z programu rowerowego. Prace objęły także przejście dla pieszych przez ulicę Szpitalną, które zostało dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Obniżono bowiem krawężniki oraz zamontowano specjalne maty fakturowe dla osób niedowidzących i niewidomych. Poprawiona została również sygnalizacja świetlna. Inwestycja została sfinansowana z pieniędzy Zarządu Dróg Miejskich oraz dzięki poprawce budżetowej radnej miejskiej poprzedniej kadencji Anny Wilczewskiej. Damian Wełna, Puls Dnia. Początek nowego tygodnia zachwycił słońcem i wiosennymi temperaturami. Czy kolejne godziny przyniosą jakieś zmiany w pogodzie? O tym już teraz opowie Szymon Kozłowski.
Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, sam początek tygodnia, zafundował nam piękną, słoneczną pogodę w Wielkopolsce. Ale uwaga! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami na samej północy Wielkopolski. W powiecie złotowskim temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni właśnie najbliższej nocy jutro rano. A my zobaczmy, co przed nami. Czeka nas noc bardzo pogodna w całej Wielkopolsce. Niebo bezchmurne od 8 do 9 stopni. W Poznaniu w drugiej części nocy 9 stopni, także przy bezchmurnym niebie. Od samego rana słońce będzie zapraszać, by wcześniej rozpocząć dzień. Dużo go będzie, nie tylko przed południem, także po południu i do wieczora bardzo pogodnie. Rano 11 stopni, w południe 21, maksimum około 15, 22 stopnie w cieniu i po 21 stopni 18 wiatr. Jutro będzie wiać umiarkowanie z kierunków wschodnich. Sprawdzamy, co przyniosą trzy kolejne majowe dni. Tutaj mam dla Państwa tylko dobre informacje. Piękne słońce w środę, w czwartek i w piątek. Dużo błękitu nieba i ciepło. 21 stopni maksymalnie w środę, w czwartek od 12 do 22, ale wiatr może silnie wiać i w piątek przy pięknym słońcu 21 stopni w pełni dnia, ale wiatr silniejszy i 1015 hektopaskali na barometrach. Drodzy Państwo, uwaga na zimnych ogrodników, uwaga na zimną Zośkę. Zapraszam na pełne serwisy Meteo, tam jeszcze więcej informacji. Życzę miłego wieczoru. I w głównym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.